Witajcie kochani w kolejnym świątecznym przepisie na kanale Parakulinarni. Dzisiaj przychodzimy z ciastem. Dla niezdecydowanych, ponieważ będzie to ciasto dwa w jednym. Mamy tutaj spód, który jest zrobiony z maku, z masy makowej i górę, która jest sernikiem, więc idealne połączenie. Dwa ciasta w jednym, zapraszamy do oglądania. Do przygotowania spodu makowego będziemy potrzebować 400 g suchego maku. Nie używamy tutaj gotowej masy makowej, tylko zrobimy ją sami. Do tego potrzebujemy 1 litr mleka, około 200 ml miodu, najlepiej płynnego, 3 jajka, 1 łyżkę bułki tartej, 60 g masła, 5 łyżek cukru, 100 g skórki pomarańczowej kandyzowanej, 70 g rodzynek, 40 g płatków migdałowych oraz około 80 g miksu orzechów. Do przygotowania masy sernikowej będziemy potrzebować 800 g twarogu. My używamy śmietankowego twarogu ze Strzałkowa, który bardzo serdecznie polecamy, ponieważ nadaje się on świetnie do każdego sernika. Jednak jeżeli takiego nie znajdziecie, to po prostu kupcie ser twarogowy, półtłusty albo tłusty i zmielcie go dokładnie. Do tego potrzebujemy 150 g cukru pudru, 1 budyń waniliowy, 100 g masła, 3 jajka oraz 1 białko. Górę ciasta udekorujemy polewą, którą przygotujemy z 200 g białej czekolady, 100 ml śmietanki kremówki 30 oraz orzechów. Mamy tutaj orzechy włoskie oraz solone migdały. Zaczynamy od zagotowania mleka. Do zagotowanego mleka wsypujemy mak i tak musimy oczywiście wszystko razem wymieszać i odstawić przynajmniej na 12 godzin. Po 12 godzinach mieszamy mak i odlewamy go na sidzie. Gdy mak nam się już odsączył, musimy go zmienić trzykrotnie. Także to jest element, którego pominąć nie możecie. Jeżeli nie macie maszynki, to pożyczcie ją od babci, cioci, bo na pewno się przyda. I tak jak mówiliśmy, jeden raz nie wystarczy, musicie to zrobić na pewno z 3 razy. Bakalie siekamy na mniejsze kawałki. Zaczynamy od orzechów. Miks orzechów i migdały mamy już posiekane, teraz siekamy sobie jeszcze rodzynki i skórkę pomarańczową. Teraz musimy oddzielić sobie żółtko od białek. Tak robimy z 3 jajkami. 60 g masła roztapiamy w rondelku. Do większej miski wrzucamy żółtka i będziemy je ucierać razem z cukrem. No i ucieramy na takich średnich obrotach. Możecie robić to również ręcznym mikserem. Kiedy mamy już utarte żółtka na kogiel-mogiel, dodajemy mak, wlewamy roztopione masło, dodajemy bułkę tartą, około 200 ml miodu, wrzucamy również orzechy, migdały oraz rodzynki ze skórką pomarańczy oraz wlewamy 2 łyżeczki oleju migdałowego. Teraz wszystkie składniki ze sobą mieszamy. Następnie ubijamy białka na sztywną pianę i mieszamy albo ręcznie, albo na najniższych obrotach. Tortownicę wysmarowaliśmy masłem i wykładamy ją papierem. Dzięki temu, że jest ona posmarowana masłem, to nam się papier po prostu lepiej przyklei. Przygotowaną masę wykładamy na spód tortownicy. Masę staramy się rozprowadzić równomiernie po całej blaszce. W tym czasie piekarnik możemy już rozgrzewać na 180 stopni, grzanie górne i dolne. Przechodzimy do zrobienia masy serowej. Ponownie musimy rozdzielić białko od żółtka. To jedno dodatkowe białko dolewamy do tych 3, z nich będziemy ubijać później pianę. My kupiliśmy ser śmietankowy, który jest już zmielony na gładką masę. Jeżeli wy kupujecie zwykły ser twarogowy, no to musicie go zmienić trzykrotnie, żeby był gładziutki. Teraz do naczynia miksującego wrzucamy pozostałą część masła, tutaj jest 100 g i będziemy
je ucierać. A następnie dodajemy cukru pudru, który będziemy ucierać razem z jajkami. Kiedy masło się nam trochę połączy już z cukrem pudrem, dodajemy jedno żółtko najpierw. Tak pojedynczo. Kolejne. No i ostatnie. Teraz dodajemy po jednej łyżce twarogu. Po dodaniu całego twarogu dodajemy budyń waniliowy. Z pozostałych białek ubijamy pianę na sztywno. Ubitą pianę dodajemy teraz do naszej masy serowej. I teraz na niskich obrotach delikatnie wszystko razem wymieszamy. I będziemy mieć gotową masę. Masę serową teraz przekładamy na masę makową. Masę równomiernie rozprowadzamy, również tu po bokach. I gotowe ciasto wkładamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni na jakieś 50-60 minut. Także po godzinie ciasto, zobaczcie jak wyrosło. Jest gotowe, czekamy aż ostygnie. Teraz przygotowujemy kąpiel wodną. W garnku zagotowujemy wodę. Nakładamy na to miseczkę, tak żeby nie wpadła nam do środka. I podgrzewamy śmietankę kremówkę. Tutaj mamy 100 ml. Kiedy śmietana nam się już trochę podgrzała, dodajemy do tego białą czekoladę pokruszoną. Na czekoladę będziemy posypywać także kruszone migdały. Mamy tutaj je w całości. Wrzucamy do foliowej takiej torebki. Trzeba będzie je teraz mocniej rozgnieść. Polewę przelewamy na ciasto. Może nam tak nawet na boki wycieknąć. Spokojnie, lej, lej. Możemy rozprowadzić jeszcze tak szpatułką równomiernie. Jak nam się wyleje na boki, to nawet dobrze. Będzie fajnie wyglądało. I zostało nam tylko udekorować nasze ciasto migdałami. Zrobimy tak to tutaj naokoło. Możecie użyć jakichkolwiek ulubionych orzechów. Te są akurat prażone solony i powiem wam, że są obłędne i fajnie przełamią słodycz tego ciasta. Tak. I tak przygotowane ciasto wstawiamy do lodówki przynajmniej na kilka godzin, aby nam stężało. I ścięła się czekolada i w ogóle było takie już gotowe do podania. I tak wygląda nasze ciasto. Przy kroju jest dwukolorowe, tak jak mówiliśmy, dwa w jednym. Na dole ta masa makowa, na górze sernik. Próbujemy. Wyszło tak. Co prawda zrobiliśmy go dość na bogato, jeżeli chodzi o ilość skórki pomarańczowej. Mm-hmm. Ona jest mocno zaczuwalna, więc myślę, że możecie ją tak o 30% zredukować zdecydowanie. To będzie mniej gorzkawe to ciasto. Tak. Bo tak to ma taki lekko gorzki posmak. Nie jest za słodkie, chociaż ta góra z białą czekoladą... No jest pyszna. Bardzo dobre są te orzechy prażone, solone. Kupiliśmy migdały. Migdały, tak. Mhm. Pycha, bardzo fajnie tutaj pasują. Jakie mamy te tańczące łyżeczki. I co? Zachęcamy was do zrobienia takiego ciasta. Myślę, że zaskoczycie swoich gości. Nie macie siły już na makowca albo serniczka, to zjedźcie to. Dwa w jednym. No. Dobra kochani, dzięki, że byliście z nami w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Pozdrawiamy, pa! Pa.